Marek, dzisiaj jest dzień całowania złotowłosych. To usłyszałeś na naszej antenie. I co w związku z tym wydarzy się dzisiaj u ciebie w czwartek? To dzisiaj się wydarzy. No przede wszystkim przyjedzie znajoma z Niemiec i będą pieszczoty i całusy. Jezu, naprawdę. A tu Marek się... nie owija w bawełnę. Nie, no króciutko, no, jest pytanie, jest odpowiedź, ja to rozumiem. A czemu ona z Niemiec musi przyjeżdżać? Nie lepiej by było wziąć jakąś polską koleżankę i na przykład, no, jej sprawić kilka komplementów, może całusów? W Polkach nie ma co przebierać, Niemki lepsze. Naprawdę? Jezu, Marek! Ty naprawdę nie obijasz pewnie. Nie, Marek w ogóle zaprzecza wszystkim tezom, które ja słyszałem dotychczas. Natomiast bardzo nam się to, Marek, podoba. Nie będziemy może aż tak głęboko wchodzić w temat, żeby ci nie odebrać całej przyjemności z tej tajemnicy, która dzisiaj wieczorową porą wydarzy się między wami. Ale gdybyś chciał ją na przykład zdradzić, w sensie nie tę koleżankę, tylko tę całą historię nam jutro, to my będziemy już gotowi, dobrze? No to muszę sobie przygotować zeszyt i kartkę, bo to będzie długi życiowy. Jezus, Mareczku, notuj ze szczegółami.